Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ktoś kiedyś powiedział o Wojewódzkim Ośrodku Sportu Żarłowiec oraz panią Iwonę Zielińską, redaktor naczelną Gazety Lubuskiej. Duże brawa. Miejsce drugie, bo na tym się skupiamy teraz. Na krótko wpadł do Dżągowa, chociaż cały czas jest w treningu, cały czas szlifuje formę. Michał Jeliński, wioślarz AZS-a WF Gorzów. Gdyby nie to, że dziś jest drugi, można było mówić złoty Michał Jeliński. Jutro rano znów musi być na drugą Manią. Podobno od 5:45 trzeba być na wodzie. Szanowni Państwo, zwycięzcą do 13, ale dla niego to nie ma żadnego znaczenia, tam magia nic oczywiście, plebiscytu Gazety Lubuskiej dla dwóch wspaniałych województw, byłych województw, został Radosław Kawęcki. Duże brawa dla Radosława Kawęckiego. Dwukrotny mistrz Europy ze Szczecina na krótkim basenie, na 50 i 100 metrów strefy światowej. Na 100 i 200 podpowiada tutaj szybko trener Jacek Miciul. A za chwilę trener mnie zdyskwalifikuje, więc może powiem tyle. Radosław Kawęcki na pewno ostatniego słowa w podraniu nie powiedział, bo to bardzo młody człowiek. Ale najpopularniejszych mamy tych najlepszych w powiatach i tych najlepszych w całym województwie. Za chwilę będzie minuta dla fotoreporterów. Jeszcze kawałek odejdźmy może od tego podium, bo teraz zapraszam.